Cześć, jestem Kamil Piwot, a to jest podcast Tata Trampkarza. Tata Trampkarza to rozmowy z rodzicami piłkarzy, tych większych i tych mniejszych. To rozmowy z trenerami i naukowcami, których wiedza i doświadczenie mogą pomóc nam lepiej rozwijać i wychowywać dzieci poprzez sport. Zapraszam na stronę tatatrampkarza.pl, gdzie oprócz wszystkich odcinków podcastu znajdziecie teksty dotyczące zagadnień poruszanych w rozmowach z moimi gośćmi. Zachęcam do śledzenia profilu Tata Trampkarza na Facebooku, Instagramie i Twitterze, a przy okazji daję znać, że oprócz platform podcastowych wszystkie odcinki znajdziecie także na YouTubie. To chyba tyle, lecimy z rozmową. Tata Trampkarza, odcinek 7. Dzisiaj moim gościem jest Jan de Zew. Dobrze powiedziałem nazwisko, jeśli nie, to mnie popraw. Witam, dzień dobry. Po pierwsze dziękuję za zaproszenie i prawdopodobnie blisko byłeś, bo się mówi po holendersku de Zew. Okej, dobra, nie powtórzę. Powiedz mi, Jan, w kilku słowach, co robisz w Polsce? Bo po nazwisku można się skapnąć, ci, którzy ci jeszcze nie znają, że masz właśnie holenderskie korzenie. To co porabiasz w Polsce i jak do Polski trafiłeś, jeśli możesz w kilku zdaniach, żebyśmy mogli poznać twój background? Background jest taki, że ja się wprowadziłem do Polski w 2007 roku. To było tuż po przeprowadzki mojego ojca, też ojca do Polski, jak już zaczął pracę tu na stałe w Polsce z Leo Benhakerem. Ja skończyłem studia licencjackie w Holandii, praktyki skończyłem, pracowałem w Holandii, ale jednak chciałem jeszcze ukończyć następne studia. Się dostałem na uniwersytet w Holandii, na zarządzanie, ale jednak no, chciałem zrobić jakieś takie międzynarodowe bardziej doświadczenie i dosyć blisko mi zawsze było do Polski, bo co roku przyjeżdżaliśmy za dzieciaka do Polski, do Gdańska, do mojej babci, dziadka. No i wtedy wybrałem, to znaczy firmy, gdzie pracowałem, wybrali mi studia w Warszawie. No i tam skończyłem te studia. 2 lata studiowałem. W trakcie tych studiów w 2008 miałem już pierwsze styczności z profesjonalną pracą w piłce nożnej w firmie Sport 5, gdzie robiłem w trakcie studiów praktyki. I tak miałem wrócić po 2 latach studiów do Holandii, ale jednak praca mi się podobała, bardzo duży był rozwój sportu w Polsce i piłki nożnej, zwłaszcza i ten marketing sportowy. Budowaliśmy piękne stadiony w Polsce, więc chciałem być częścią tej rewolucji, nazwijmy to tak. I tak zostałem. I kilka lat mieszkałem w Warszawie, chwilę w Gdańsku pracowałem przy projekcie przy Lechii Gdańskiej, przy stadionie wtedy jeszcze PGE Arena. I na koniec zostałem w Warszawie znowu z 5-6 lat i od 2 lat mieszkam związany zawsze z piłką nożną, później też trochę z siatkówką. W siatkówce pracowałem przy Oniko Warszawy projekcie, a obecnie zajmuję się projektem dużym IT dla jednej z największych korporacji w Holandii. I oprócz tego wprowadzam firmę izraelską WSC Sports. To jest firma, która używa sztuczną technologię do nagrywania skrótów na social media i do telewizji dla różnych eventów na żywo typu mecze piłkarskie. I mamy klientów tak jak Manchester United, Real Madrid, Liverpool. I teraz ja to wprowadzam na polski i holenderski rynek. I mieszkam na Kaszubach i jest pięknie i planuję tutaj zostać. Super, idealny wstęp, wszystko o tobie wiadomo. Słuchaj, chcę z tobą porozmawiać o tym, ponieważ liczę na to, że będąc od jakiegoś czasu w Polsce, wiesz o tej polskiej piłce, szczególnie dziecięcej, młodzieżowej, całkiem sporo, a jednocześnie mam pewną nadzieję, że utrzymujesz kontakty ze swoimi znajomymi z Holandii i wiesz, co tam się też w tych kategoriach dziecięco-młodzieżowych dzieje, no bo to są te rzeczy, które głównie poruszam i którymi się interesuję w tym podcaście. Zadałem, trochę odpowiedziałem sobie na pytanie. Pytanie było takie, czy interesujesz się w ogóle tą piłką dziecięcą, młodzieżową, zwracasz uwagę na takie rzeczy szkoleniowe? Tak, też tutaj bardzo liczę na ciebie, żebyś ty mi trochę podpowiadał dzisiaj o zmianach, które są w Polsce w piłce młodzieżowej. Na co dzień się tym bardzo interesuję. Mam też rodzinę, która na co dzień pracuje w piłce nożnej. Mój szwagier jest szkoleniowcem w Holandii i od zawsze piłka była dla mnie wszystko i to grałem sam w piłkę od wieku 5 lat do 17 lat w Holandii na amatorskim poziomie.
i na co dzień też, nie codziennie, ale często jakieś praktyki załatwiam dla polskich trenerów, ale też również ściągam, jak to tak powiedzieć, holenderskich szkoleniowców do Polski, żeby przeprowadzić na przykład szkolenia w Polsce, więc to bardzo mnie interesuje, bo no jednak moim zdaniem szkolenie w Holandii jest na takim poziomie, że warto też jakąś wymianę wiedzy i mam dostęp do tej wiedzy i do tych ludzi, więc próbuję to jakoś wykorzystać tutaj, będąc na miejscu. Świetnie. Mówisz bardzo dobrze po polsku, już tą polską pewnie trochę nasiąkłeś, ale pamiętasz, co było dla ciebie takim największym szokiem, kiedy się tu sprowadziłeś na stałe właśnie w tych kwestiach szkoleniowo-dziecięco-młodzieżowych? No to jest, jak ja się przeprowadziłem, mieszkałem w Warszawie na Żoliborzu i tak przez chwilę myślałem, nikogo nie znałem za bardzo w Warszawie, miałem jednego powiedzmy opiekuna, byłego prezesa Legii Warszawy, Marek Pietruszka, który mi pomagał tutaj się ogarnąć, tak powiedząc, w Warszawie. I tak się zastanawiałem, czy coś w piłce nie robić, bo jednak tyle lat w Holandii i byłem piłkarzem amatorskim, ale też tam jakieś treningi prowadziłem i mój ojciec to prowadził też, więc chciałem się gdzieś dostać, ale w Polsce jest, no nie ma takiej kultury amatorskiej piłki. To od razu odczuwałem, będąc na różnych treningach na Hutniku, na Marmoncie. I też kiedyś mój ojciec był sponsorem w Kartuzach. Była drużyna trzecia ligowa. No i tutaj po prostu brakowało takiej prawdziwej, typowej kultury amatorskiej piłki i zabawy, tak? Więc to było największe zaskoczenie i różnica, co ja od razu zauważyłem w amatorskiej, powiedzmy w młodzieżowej piłce, tak? A czym ta kultura się przejawiała? Czym się przejawia w Holandii? Czego ci tutaj brakowało? Co zwróciło twoją uwagę? No to też, Kamil, pierwsze pytanie, które każdy trener, czy to mówię o trenera Lechii Gdańsk, czy Górnika Zabrze, który jest ze mną na szkoleniu w Holandii, to ja zawsze, fajnie jest pokazywać ludziom treningu Ajaxu czy Feyenoordu, tak? Ale co trener, powiedzmy U13 Górnika się tam nauczy? Owszem, zobaczy i powie mi od razu, no panie Janie, ale my takie treningi też prowadzimy, to są te same moduły, które my mamy, no bo każdy ma teraz dostęp do tych treningów online i PZPN je też udostępnia, Holenderski Związek udostępnia, ale jednak ja ich zawsze zabieram do amatorskich klubów i mówię tutaj o 100% amatorskich klubów i w mojej wiosce w Holandii, gdzie to wioska, tak, gdzie całe życie mieszkałem w Holandii, mój ojciec mieszka, mój dziadek świętej pamięci i do dzisiaj moja siostra tam mieszka, mój szwagier tam pracuje i tam ich zabieram, żeby pokazywać, jak wygląda amatorska piłka, jak wygląda trening dziecięcy. I to jest klub, gdzie trenuje 1000 dzieciaków. W miejscowości mieszka 3,5 tysiąca ludzi, więc to dużo mówi. I skąd tyle tych dzieci tam? No właśnie, to nie jest tak, że każdy tam ma po 8 dzieciaków w domu, tak? Ale klub jest na tyle, że klub został na tyle postawiony dobrze na nogach i mogę być dumny z tego, że mój dziadek był pierwszy, który postawił ten klub na nogach. To jest tak, że ten klub został wybrany 2 razy pod rząd jako najlepszy amatorski klub w Holandii, więc z całych okolicach ludzi dojeżdżają. Więc dlatego jest tyle tych dzieciaków, ale tam ich zabieram i zawsze, i to zawsze dostaję zapytanie trenerów, bo widzą, że tam trenerzy są, jest kantyna, która jest sercem klubu, gdzie rodzice piją kawę, dzieci jedzą frytki, no bo jednak te frytki jeszcze są, chociaż rząd próbuje walczyć z tym. I dostaję na zawsze pytanie, panie Janie, a ten pan, który kosi trawy, to ile on zarabia? A szwagier, który jest trenerem, ile zarabia? Ja mówię, no akurat szwagier ma tam jakiś zwrot kosztów, bo jest tam w wyższym szczeblu trenerem. Ale reszta tych ludzi, i tu tam jest 60 osób, co sobotę, co wtorek, czy środę, to są emeryci głównie, przychodzą, otwierają szatnie, sprzątają szatnie, odkurzają, koszą trawę. I tutaj jest duża różnica widać właśnie w takiej mentalności, bo w Holandii cały amatorski sport jest dźwignięty i polega na wolontariacie. I to jest bardzo duża, główna różnica kulturalna z różnymi krajami, ale zwłaszcza co ja widzę między Polską a Holandią. I to mi się wydaje, że to jest już taka pierwsza różnica, która, jeżeli ktoś by chciał przenieść modele holenderskie do Polski, to od razu można powiedzieć, że stary, to się nie uda, chociażby właśnie przez te ograniczenia kulturowe, że tam jest
tam jest inna kultura, prawda? Tak, ale to też widzę, ja tutaj jeżdżę na Kaszubach po tych klubach amatorskich, które powiedzmy Radunia Stężyca, tak? Miałem kilkakrotnie, rozmawiałem z panem burmistrzem, tam są ogromne pieniądze włożone. Ja mam swój inny pomysł na taki klub, bo moim zdaniem nie ma sensu w takiej miejscowości próbować zbudować profesjonalnego klubu. Ale to jest główna różnica i tutaj ciężko jest może i też tutaj nie możemy zawsze się zasłaniać w Polsce, że no tak, panie Janie, albo tak, Janek, ale w Holandii ktoś zarabia o wiele więcej, więc stać jemu na wolontariat wieczorem. No, stać czy nie stać, tak? Okej, mówimy trochę o Warszawie, tak, ale średnie zarobki w Warszawie są wyższe niż średnie w Holandii, więc to jest po prostu też takie nastawienie i tutaj można jeszcze powiedzieć w wywiadzie kilkakrotnie obecny dyrektor Akademii Legii Warszawy, Hrouts-Holt, to powiedział, że nasza piłka jest odbiciem, tak, naszej mentalności. Mhm. I to jest bardzo zastanawiająca teza, którą postawił i każdy trener holenderski, który jest w Polsce, to mi to zawsze powtarza. Mentalność, kultura to jest podstawa w ogóle życia sportowego w danym kraju. Gdzieś czytałem takie mądre zdanie, że gość napisał pracę doktorską na temat tego, jak rozwijać kreatywność i napisał: moją pracę można podsumować 7 słowami. Chyba to będzie 7 słów. Tym, kim jesteś, tak grasz. Czyli te wszystkie uwarunkowania właśnie kulturowe, społeczne, to wszystko potem się odzwierciedla na boisku i tak jak ciebie słucham, to po prostu jesteśmy inni niż Holendrzy. Część rzeczy pewnie da się przenieść stamtąd a część nie i część dla nas będzie trudna do zrozumienia. Tak, ale to też jest, i nie będę tutaj mówił jakimiś z klubami czy nazwiskami, ale często trenerzy, którzy są w Holandii, nie są bardzo pozytywnie odbierani przez Holendrów. Też byli trenerzy z polskich klubów w Ekstraklasie, którzy byli na szkolenia i mogli jeszcze po treningu pójść na kawę z Ronaldem Koemanem. I oni powiedzieli, że nie, oni już wszystko wiedzieli, już oni by już do hotelu chcieli pojechać. Mhm. Więc to tutaj też jest mentalność. Szybko powracając do tej, co ty mówisz, kreatywności. Obecnie czytam po raz trzeci raz w moim życiu tą książkę ówczesnego dyrektora AZ. Może zaraz do tego na pewno wrócimy. Najlepsza akademia w Holandii. Obecny prezes, dyrektor generalny PSV. I on, wczoraj czytałem część akapitów tej książki, gdzie on mówi, żeby być kulturą, żeby być kreatywnym, to trzeba poznać innych ludzi. I on, żeby być kreatywnym, to on się zapisuje na różne kursy, żeby poznać innych ludzi. I na przykład on ostatnio był na kursie, jak to się nazwać, jak klaun na przykład się bawi balonami, jak układają te misiaki. Aha, tak, to jest taki długi balon w robieniu figurek, tak? Tak, i on był na kursie robienia figurek z balonów. Mhm. I tam poznał ludzi i rozmawiał i się pytał, co oni sądzą o klub. Był na kursie ważenia piwa, który trwał miesiąc. Teraz robi jakiś kurs jogi. To trochę brzmi może dziwnie, ale to właśnie wracając do kreatywności, to jest najlepszy człowiek w piłce nożnej, który najlepiej zarządza klubem. I między innymi też Ajax go chciało wykupić. I to bardzo ciekawe, mówiąc o kreatywności i podejście mentalne, które w Holandii jest, tak? A powiedz, jak się nazywa ten gość? Toon Gerbrands. Okej. Okay. Gerbrands, tak. Dobra, słuchaj, rzuciłeś temat AZ Alkmaar. Kawa na ławę, co wiesz o AZ Alkmaar, dajesz. Tak, AZ Alkmaar jest najlepszą akademią w Holandii, nie ma lepszej. Są lepsi niż Ajax i Feyenoord. Dlaczego? Znaczy oni mają plan, tak, żeby mieli plan, z tego co ja wiem, żeby do któregoś tam roku grało minimum 50% wychowanków w zespole, a chyba na dzisiaj jest tam 67% wychowanków. Zgadza się. Dobrze się przygotowałeś. To ja już nic nie mam do powiedzenia. Nie, zgoda. W 2009 roku oni zdobyli mistrzostwo, bo ich właściciel był jeden z, no, bardzo majątny człowiek w Holandii, który miał prywatny bank i on bardzo fajnie sprzedawał kredyty i ludzie, którzy mieli zdolności powiedzmy na 200 000 euro, u niego mieli 300 000 euro.
Trochę śmieszne, nieśmieszne, bo bardzo dużo ludzi straciło swoje oszczędności życiowe i on wymusza, że ludzie, którzy kupują u niego, mają kredyt, biorą hipoteczny, też są, dostaną wyższą zdolność, ale muszą wykupić ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie na samochód, etc., etc. I taka piramida się stworzyła, ta firma upadła. Zdobili mistrzostwo i w tym samym roku firma upadła, więc klub prawie upadł. Ówczesny właśnie ten Ton Herbrands, prezes, to dźwignął. Pierwsze, co zrobił, zmienili strategię. Okej, nie ma sensu pompować tak pieniądze, zdobyć mistrzostwo, licząc na to, że coś osiągniemy w Lidze Mistrzów i to będzie nasza przyszłość. Bo nawet z takim bardzo bogatym właścicielem zawsze jest ryzyko, że on się wycofuje i klub zostanie z niczym. W klubie były drzwi otwarte i puchary były wyniesione przez komornika. I wtedy oni byli zmuszeni po prostu do zmiany strategii. Strategia była taka, że w 2020 roku pierwszy skład ma być 50% z Akademii i filary mają stanąć na Akademii. Pieniądze, które się tam trochę dostali z różnych inwestorów, to nie było przeznaczone na pierwszy skład. Kibice oczekiwali, żeby znowu zdobili mistrzostwa, ale on powiedział nie. To nie jest strategia, to nie jest tędy droga. Znowu pójdziemy w tą samą ślepą dróżkę, więc stawiamy na Akademię. No i teraz mamy taki sukces Akademii, że oni sprzedają non-stop piłkarzy i to po kwotach, gdzie oni prawie nic nie zainwestowali, bo brali chłopaków za darmo, a sprzedają ich po 30 milionów, co jest bardzo dużo dla małego klubu w Holandii, tak? Bo AZ dalej płaci mniej pensji niż na przykład Legia Warszawa jest w stanie zapłacić. A czy wiesz, na czym polega ich sukces? Dlaczego potrafią tak szkolić, że są na tych piłkarzy, że potem na tych piłkarzy jest aż taki popyt? Tutaj też jest bardzo ciekawa rzecz, bo prezes klubu, Ton Herbrands, on pochodzi z siatkówki. To jest trener, były trener reprezentacji Holandii. Osiągnął medal na olimpiadzie, mistrzostwo bodajże Europy. I on wywodzi się z innego sportu, a dyrektorem generalnym później i tam sportowym był najlepszy kiedyś bejsbolista, w bejsbolu grał, o tak. Więc oni też cierpią bardzo dużo z różnych sportów, bardzo mocno stawiają na laboratorium, ale co pierwsze, tak co teraz Legia bardzo fajnie robi, postawili po prostu piękny nowy obiekt, gdzie są wszystkie warunki, bo to jest pierwsze, muszą najpierw mieć warunki. Warunki są, drugie co zrobili, zainwestowali w dobrych trenerów. I trzymają tych trenerów do dzisiaj. No i oczywiście mają podejście dosyć nowoczesne, tak? Bo tam na przykład trenerzy mają zakaz do U16 w ogóle rozmawiać o taktyki. Nie ma taktyki 4-4-2 czy 4-3-3, nie ma takiej możliwości. Trener nie może o tym rozmawiać z piłkarzami. Dopiero od U16. Do U15 każdy piłkarz nie ma pozycji. Ty po prostu w każdym meczu grasz prawie na innej pozycji. Oczywiście to ma swoich plusów, minusów, są różne dyskusje, ale jednak widzimy, że to skutkuje i to dobrze idzie. Oni też mają nowatorskie, słyszałem od jednego z rodziców piłkarza tam, że bodajże grupa U12 w sobotę rano mieli mieć mecz i każdy z rodziców dostał w piątek wieczorem, bo mają aplikację swoją, dostali w aplikacji wiadomość, że proszę spakować rzeczy dla syna, ale tak, żeby nic nie widział i obudzić go tak, żeby bez śniadania był gotowy na 5 rano. I podjeżdża autokar, zabiera młodego w wieku 11-12 lat do autokaru bez śniadania, trochę tak powiedzmy hardkorowo i zawieźli ich do budynku klubu, zjedli tam profesjonalne śniadanie i mieli swój trening. I robią takie różne triki, które owszem też w Polsce niektóre kluby robią, ale jednak to są takie rzeczy inne, które wyciągają dzieci z swojego comfort zone'u, tak? I tak samo dzieci przychodzą, bo też wiemy, dzieci w Feyenoordzie, w Ajaccie, w AZ w wieku 15-16 lat przychodzą z nowszymi iPhone'ami i oni są najlepsi w klasie, tak? Ja sam miałem w klasie piłkarza, który każda dziewczyna się niego gapiła, każdy nauczyciel był dumny, bo on piłkarz wielki. Nie, jeszcze nie jesteś piłkarzem, jesteś bardzo dalece od tego, żeby być kiedyś piłkarzem. Chociaż dane w AZ-cie pokazują, że jak już piłkarz trafi po selekcji do U13, to 40% trafi do profesjonalnej piłki, a już od U16 to jest 60%. To jest bardzo wysoki wskaźnik. I on jest dwa razy wyższy niż w Feyenoordzie na przykład. Mega ciekawe.
Tak, bardzo ciekawe rzeczy robią. Też tak samo Feyenoord nowy teraz akademię wybudowali i im starszy jesteś, dostaniesz lepszą szatnię. W AZ-cie na przykład dzieciaki w wieku 14 lat, no to ja, moim zdaniem w największych klubach, w większości klubach w Polsce też dzieci przychodzą, obiadki mają, buty są czyszczone i tak dalej. W AZ-cie nie ma mowy. Ty dopiero od U18 dopiero masz szatnię dobrą, dostaniesz jakiś tam catering i ten, a tak to masz, kurczę, brzydko mówiąc, zapieprzać i czyścić buty innym chłopakom, bo to jednak jest ciężka praca. I mają sukces, ale też inwestują bardzo finansowo w trenerach, tak? Bo nie oszukujmy się, to też jest ważne. Słyszałem też o tym, że z jakąś firmą, która specjalizuje się w badaniach, w neurobadaniach, oni tam robią w AZ-cie chłopakom badania mózgu kognitywistyczne i na tej podstawie już potem w tych starszych rocznikach, na przykład jeżeli się okazuje, że jakiś chłopiec ma na przykład słabo kontroluje przestrzeń za sobą, a jest super piłkarzem, więc oni na podstawie tych testów wiedzą, że w takim razie on raczej musi grać gdzieś na skrzydle, bo nie mogą go za bardzo stawiać w środku, ponieważ ma jakiś tam deficyt, drobny, bo drobny, ale optymalna dla niego pozycja to będzie pozycja przy skrzydle, bo X, Y, Z i nie tylko właśnie ze względów takich czysto fizycznych, ale też ze względów tego, jak zbudowany jest jego mózg, jak jego mózg pracuje. Tak. Mają takie okulary, dostają takie 3D okulary na głowie nastawione, na oczach i tam jest symulacja gierki. I to z Ameryki ściągnęli, bo tak jak wspomniałem, tam dyrektor pochodzi z on tam w Stanach w baseballu grał, no i tam w Stanach takie technologie to są od dawna już, więc oni to używają i tak widzą po tych testach, jak oni się rozwijają i mają te testy często. W PSV robią te testy tak samo, bo tam bardzo dużo z nimi współpracuje, bo PSV no to jest miasto Eindhoven, miasto technologiczne i tam Philips bardzo mocno wspiera, nie tylko finansowo, ale też bardzo w laboratorium, które PSV postawił. I tam dzieci też mają testy psychologiczne od młodszego wieku, więc dzieci już w wieku 13 lat wiedzą, jakie są ich słabe cechy, no słabe, gorsze, tak, nie słabe, gorsze, psychiczne, tak, i na czym mają pracować. A jak myślisz, dlaczego w Polsce uważa się, że to Ajax szkoli najlepiej? No bo ludzie oglądają piłkę w telewizji. Okej. Okay. I widzą wyniki, jakie są. Ajax, owszem, to tutaj ja też mówię po tym, co ja po prostu wiem z wnętrza klubów, tak, i wiem od agentów i od rodziców, że no, jednak AZ to jest klub rodzinny. Tam bardzo mocno, to jest mniejsze miasto, bardzo mocno stawiają na rodzinną atmosferę. A Ajax jednak to zawsze był klub tak zwana high performance. Mhm. I jeżeli ty jesteś w Ajaxie, to ty masz być nowy Donny Van de Beek, ty masz być nowy Matthijs de Ligt, tak? I zawsze te progi są i to jednak w głowach pracowników, ludzi zarządzających klubem, to jednak jest. I w Ajaxie jest też taka troszeczkę mniejsza, miła atmosfera. Dużo chłopaków odpada i jednak wracają przez mniejsze kluby na szczyt, tak? I Ajax też próbuje non-stop zabierać od AZ piłkarzy, bo to Alkmaar jest blisko tam Amsterdamu. Powiedz mi, nie wiem, czy szwagier ci mówił, czy nie, ostatnio natknąłem się na informację o tym, co Holenderski Związek Piłki Nożnej, o działaniach, które planuje Holenderski Związek Piłki Nożnej. Tam była taka sytuacja, że kilku przedstawicieli tego związku pojechało na staż do AIK-u Sztokholm, gdzie obserwowali nowatorski, innowacyjny projekt polegający na tym, że do lat 12 nie ma selekcji, że trenujesz z kolegami z dzielnicy, a nie w grupie, która odpowiada twoim, w cudzysłowie, umiejętnościom. Czy słyszałeś o tym? Wiesz coś więcej? Tak. Czytałem ten raport, mam ten raport, dostałem go. No, dużo było szumu o tym. Te zmiany, ogólnie zmiany w Holandii, może warto tu zaznaczyć, rozpoczęły się w sezonie 2017-2018.
I cel głównym tych zmian było, żeby w piłce było więcej fanu dla dzieci. Bo coraz mniej, bo dzieci mają teraz w dzisiejszych czasach, tak, bo w piłce nożnej są najważniejsze dzieci, tak? Tutaj mówimy o kibicach i o piłkarzach, ale wszystko się zaczyna na dole, od dzieciaków. I tutaj co dziecko chce? Chce fan. Dziecko gra na PlayStation, bo to jest zabawa. Dziecko jeździ na elektrycznym hulajnogę, bo to jest zabawa. A chociaż mamy coraz bardziej, zwłaszcza z obecnymi dziećmi, problem, żeby ich wysłać powiedzmy na boisko. Więc cel tych zmian jest, żeby było więcej fanu, tak? A więcej fan to znaczy więcej kontaktów z piłką. Co do tego dążyło, że co zrobił związek, zmniejszyli w ogóle wszystkie nastawienie i ustawienie w piłce nożnej, tak? I możemy zaraz wrócić, bo mam je w głowie, jakie są zmiany, bo na przykład w U6 kiedyś to się już grało też w lidze. Mhm. Oni tam się tylko bawili, ale też liga była. W ogóle w Holandii nie ma ligi, do U9 nie ma lig. Po prostu to jest wewnętrzne gierki. Przychodzisz do klubu, przychodzi 50 dzieciaków, raz grasz w czerwonej drużynie, raz w niebieskiej. I tam owszem jest jakiś trener, niekoniecznie musi mieć dyplom, ale może mieć UEFA-C dyplom, ale to raczej rodzic. I dzieci się bawią. Grają gierki 2x2, brak ligi albo 4x4, oby była zabawa. I oni tak mają powiedzmy w sobotę mecz, ale nazwijmy po prostu mamy dwie jednostki treningowe, tak? W środę zawsze, bo szkoły w środę w Holandii się kończą wcześniej, ogólnie tak koło pierwszej, więc od w środę w Holandii, jak wyjdziesz do każdego miasta, to widzisz setki dzieciaków na boisku, całą środę, od 13 do 18, środy są właśnie dla dzieciaków, do powiedzmy U12. Super. A od U7 się zaczyna grać 4x4, co kiedyś było 7x7, więc zobacz, jakie są zmiany. 4x4 albo 7x7. I te zmiany spowodowały tak, że no, masz mniej piłkarzy na boisku, więc więcej piłek, tak? Więcej dotykasz piłki. Ja sam, jak grałem w piłkę, to nieraz przez trening nie dotknęłeś piłkę, no to nie jest zabawa dla dzieciaków. I takie dziecko się zaczyna nudzić. I to jest ważne właśnie ten okres przy U7 już zaczynają robić turnieje wewnątrz klubu, więc też tam są podzielone drużyny, ale tu już można wygrać jakiś puchar powiedzmy, jakieś tam zabawy, tu już mam poznać prawdziwą piłkę od U7. Później wchodzimy w ten okres U8 do U10 i tam gramy 6x6, kiedyś to było 7x7 albo 8x8. Grają na ćwierć boisko, tak? To ile to jest? 42,5 na 30, tak? Tak. Coś takiego. Okay. Tam już jest sędzia, chociaż teraz go chcą skreślić i to raczej sędzia nie jest nazwany sędzią, nie może mieć ubrania sędziowskiego, to bardziej jest taki nauczyciel czy coach, mentor, tak? Który tam po prostu, jeżeli naprawdę jakiś faul czy coś, to ten, ale on po prostu się nie ma wtrącać, tak? Nie ma chodzić wśród tych dzieci. Jak ja sam grałem w wieku 7 lat, to sędzia już chodził w stroju UEF-owski i z gwizdkiem już chodził, tak? Więc ten. No i zmniejszyli bramki, bo od U8 do U10 ta bramka ma 5 metrów na 2, więc jest mniejsza. Was jaki rocznik? Słucham? W jakim roczniku? 5 na 2? To jest U8, U10. Okej. Okay. Wiesz co, w Polsce jest pozytywnie, znaczy podobnie z tego, co bo orientuje się na bieżąco mój syn. U8, U9 się gra po 5 na bramki 3x1,5, czyli jeszcze mniejsze. A, to dobrze. A od U10, U10, U11, tak zwana kategoria Orlik, gra się na takim boisku zwykłym orlikowym. Tutaj są już bramki 2x5 i gra się po 7. Jest bramkarz? Jest bramkarz. Tak, 6 plus 1, no. Tak. 6 plus 1. Tutaj też dopiero wchodzi też w Holandii w grę bramkarz, chociaż nakreślone, żeby jednak ten bramkarz był piłkarzem, a nie bramkarzem, tak? Żeby jednak grał. I oczywiście tutaj grają na dwa razy po 20 minut. No i do tego wieku, tak? Do U10 nie mamy w ogóle auta, tak? Aut robimy driblingiem. To tak też jest tutaj. Tak, tak, tak. To jest bardzo, bardzo, bardzo dobre. Bo nieraz dziecko po prostu tylko chce rzucić autem, bo nie potrafi kopnąć nogą i woli rzucać piłką. No i te ostatnie zmiany to U11, U12, to jest 8x8, już pół boiska i tam już jest sędzia i też już wtedy już mamy takie ligi już profesjonalne. Ale te ostatnie zmiany, które ty powiedziałeś, to najważniejsze część jest, że w Holandii
jest tyle tych klubów amatorskich, tak? Bo ich jest 2,5 tysiąca. W kraju, gdzie mieszka niecałe 17 milionów ludzi, masz 1 300 000 piłkarzy, które w każdą w sobotę i w niedzielę grają w piłce nożnej, w piłkę nożną, tak? Amatorską. Więc tych lig jest dużo. Więc często masz na przykład córka mojej siostry, ona grała w lidze, że przegrywa co każdy mecz 11-0, a to jest dopiero jej pierwszy sezon w graniu w piłki, więc ona po pół roku mówi: mama, ja nie chcę iść na piłkę, bo znowu przegram, znowu będziemy wszyscy płakać. Tak? To nie ma żadnego fanu. Więc co związek chce zmienić, chociaż koronawirus to trochę no, blokuje te zmiany, to jest, że nie gramy sezon pół na pół, tak? Tam wiosna, jesień, wiosna, tylko gramy 4 części. I po każdym tych tam jest 24 mecze i po każdym z 6 meczach robimy weryfikację ligi i sprawdzamy, czy tam nie ma jakichś dużo różności wstrzelonych bramek, czy nie ma jakiejś drużyny, która jest za dobra. I na przykład u siostry mojego szwagra, ona przegrywa wszystkie mecze, to wyciągnęli ich z tej ligi u niej w regionie i włożyli do innej ligi, no i teraz tam czasami coś wygrywa. Więc to jest bardzo ważna zmiana, która jest pozytywnie odebrana. No a druga zmiana to jednak jest bez tabeli, bez wyników, ogłoszanie wyników przez związku do U12 i to dużo ludzi no jednak nie polubiło, tak? Selekcjoner Holandii Ronald Koeman powiedział, że no, dla niego to no, powiedzmy trochę głupota. Willem van Hanegem się wypowiadał, za Ajaxu ludzie się wypowiadali, bo jednak no, jak ktoś kiedyś był piłkarzem zawodowym, to on ma jednak, jak to piłka, zawsze chce wygrywać. Sportowiec ma to w genach, że chce wygrywać, więc oni komentują to negatywnie. Chociaż profesjonaliści, to mówię o profesorze, ludzie, którzy się znają na mózg dziecięcy, to mówią, że jednak do tego wieku to nie jest aż takie ważne dla dzieci. Bo on i tak wygra w sobotę, bo wie, że strzelił 4 bramki, ale to upublikowanie wyników na tablicach, w aplikacji, telefonów, rodzice, które napędzają, bo jednak przy tym wieku U12 to rodzice już stoją i krzyczą, tak? Więc ta zmiana jeszcze no jest, to nie jest, jeszcze nie jest klepnięte. Okej. Powiem ci, jak to wygląda u nas w Mazowieckim Związku tak. Piłki Nożnej. Jest całkiem podobnie, tylko że jest sezon podzielony na 2 rundy, tylko że są tabele. Od najmłodszych dzieciaków są tabele, ale one są właśnie po to, że najpierw zespoły pierwszą rundę grają, że tak powiem, z zespołami okolicznymi i tutaj się już zdarzają pogromy i niepogromy, bo po prostu lepsi grają ze słabszymi, bo akurat mają bliżej, ale potem następuje weryfikacja i te, które powiedzmy były najwyżej w tabelach, grają ze sobą, te ze środka z tymi środkowymi i te najsłabsze z najsłabszymi. Niestety to też prowadzi do wielu patologii, bo tutaj już trenerzy, widząc ten wynik, zaczynają się nim na tyle interesować, że wiedzą, że na przykład kalkulują sobie, że jeżeli ten mecz zremisuje, to muszę mieć remis, żeby zostać w pierwszej lidze. Więc były takie sytuacje, że w meczu 8-latków drużyna przez pół meczu nie wychodziła z połowy, tylko się broniła po to, żeby utrzymać remis, żeby zostać w pierwszej lidze. Takiego trenera trzeba od razu zwolnić i zebrać papiery. Chyba, że to jest jego szkółka. Jest właścicielem. To szkółkę wtedy zamknąć. Wtedy jest. Nie, ale oczywiście ma to swoje zalety, tak jak o tym tak opowiada, że no, oczywiście pewnie najfajniej byłoby, gdyby trenerzy uczciwie potrafili, nie wiem, w 5-stopniowej skali ocenić poziom swojego zespołu i wtedy... Ale tutaj, Kamil, sorry, że ci przerywam. Tutaj, tak jak ty opowiadasz, to w Holandii mamy też takie sytuacje, ale to dla kogo trener, kto jest dla niego punktem wyjścia? On sam, bo on nie patrzy na dziecko, bo co twój syn, czy mój syn w przyszłości, tak, będzie miał z tego, tak? On musi się po prostu bawić, musi się rozwinąć. Te wyniki kiedyś przyjdą. A za dużo trenerzy mówią, no byłem na turnieju. Ja, jeden ze sponsorów, właścicieli Feyenoordu co roku funduje dla drużyny z Krakowi przyjazd, grając w Holandii z Feyenoordem i z różnymi. To jest akademia z Krakowa. I ja dzwonię wieczorem i mówię, no i jak? Wygraliśmy wszystkie mecze. A ja mówię, ale fajnie było? No, bo wiesz, tam taki jeden chłopak nasz grał, to wiesz, naprawdę oni muszą go tutaj zobaczyć. A tutaj mówimy o dzieciaku w wieku 8-9 lat. Więc tutaj właśnie to jest to nastawienie trenera, które jest bardzo ważne. I taki trener, jak ma taki, powiedzmy, nastawienie, taki mindset, on by nigdy w życiu nie mógł pracować w takim wiekowej grupie,
w Ajaxie, czy w Feyenoordzie, czy w PSV. Jasne. Słuchaj, a powiedz mi, jak się odniesiesz do tego zalecenia holenderskiego Związku Piłki Nożnej, który mówi o tym, że ten dół piramidy musi być jak najszerszy, że musimy jak naj... tak mówi związek, jak najwięcej, jak najdłużej, jak najlepiej. A co za tym idzie, żeby właśnie dawać dzieciakom jak najwięcej frajdy, nie wybierać na tych lepszych i na gorszych, niech sobie grają z kolegami. Jak ty się do tego odnosisz? Bo w ostatnim odcinku podcastu też rozmawiałem z Pawłem Guziejko. Często mówi się o tym, że najlepsi powinni trenować z najlepszymi, co czasami doprowadza do sytuacji, że no nie wiem, przychodzą dwóch kolegów przychodzi do klubu na testy, mieszkają obok siebie, no ale jeden okazuje się, że jest lepszy i nie mogą trenować ze sobą, a mają tam 8 lat. To jest bardzo ciekawe i to jest bardzo ciekawy temat i myślę, że niejedno ciekawe badanie będzie prowadzone w tym kontekście, bo no podam przykład, tak? Stefan de Vrij, ja z nim grałem w piłkę, to znaczy ja go trenowałem kiedyś u nas bez papierów normalnie, tak? Jako zabawa, a jednak został bardzo dobrym obrońcą, tak? Bo trenował w amatorskim klubie, a jednak został piłkarzem. No, w Ajaxie też mówią o tym, że jednak do wieku 12 lat i w Feyenoordzie mają tą samą filozofię i w AZ-cie też, tutaj jest najważniejsza ta frajda. I jak już robimy selekcję w tym wieku, gdzie dzieci jeszcze rosną. Wiesz, dziecko do wieku 12 lat, wczoraj wieczorem jeszcze prowadziłem długą rozmowę z byłym trenerem Lechii Gdańsk, Ricardo Moniz, który kiedyś był odpowiedzialny za szkółkę Red Bulla, jak ta powstała. I też z nim rozmawiałem właśnie, że słuchaj, będę miał podcast i tutaj ten, co ty tam, tych zmianach w Holandii. Oczywiście on jest przeciwnikiem, mówił, nie, wynik, musisz być fighterem, życie jest krótkie, musisz zawsze chcesz wygrywać. Wstajesz rano, chcesz wygrywać. Idziesz spać, chcesz wygrywać. Ale to jest może trochę, nie wiem, inna kultura, już inna grupa społecznościowa, wiekowa, tak? Ale no jednak wiem, że w Holandii mówią, że te selekcje do tego wieku nie ma sensu i nie jest zdrowe dla dzieci, bo w wieku 8-9 lat możesz dziecko skrzywdzić, mówiąc w Feyenoordzie, że się ty nie nadajesz, tak? Ja sam byłem na testach w Feyenoordzie, świętej pamięci Włodek Smolarek mi to załatwił i sam byłem na tyle już mądry i ojciec nie chciał, żebym grał w piłkę, to już, ale też dostałem informację, że się nie nadaje. Ale jednak Związek Holenderski wysłał pismo do wszystkich klubów. Kluby byli bardzo zdziwione, kluby profesjonalne w Holandii. Dostali po prostu pismo do prezesów, tak, do członków zarządu i do dyrektorów akademii, że tutaj nowe zalecenie, tak, chociaż związek nie może nakazać, zalecenia są takie, żeby nie prowadzić scouting do U12. Żeby po prostu już nie prowadzić scouting i żeby nie pobierać piłkarzy z klubów amatorskich. I no, na przykład Feyenoord prowadzi scouting od U7. Od U7 prowadzą scouting, dziecko się podoba, biorą na 1-2 testy, czasami od razu biorą, rodzice dostają list, rodzice dostają ofertę, jak to wygląda, że dziecko jest odebrane ze szkoły, odwożone do domu i tak dalej. No jednak kluby trochę były zdziwione, że związek się w to ingeruje, ale moim zdaniem tutaj związek też co badał z psychologami, z socjologami, bo jednak dla dziecka jest bardzo ważne. No powiedzmy, ja nawet słyszałem od dzieciaków z Gdańska, które jeżdżą do Legii na treningi, tak? Dla dziecka też jest ważny ten comfort zone i ciepła, rodzinna atmosfera. A jak dziecko w wieku 8 lat trafi raptem gdzieś, gdzie nie są jego koledzy, to też nie zawsze ma plus. Więc ja jestem zwolennikiem tego, żeby do U12 zostać w swoim klubie, i żeby zapewnić, że te kluby mają jakości, to na przykład AZ robi piękną robotę. AZ, żeby tych dzieciaków nie zabrać do siebie. Bo jednak jak to dziecko ma 50 kilometrów na trening, tak? 3 razy w tygodniu i w sobotę mecz, no to jednak już trzeba jeździć po to dziecko, ze szkoły zabrać. Ten młody nie może pójść z kolegami zagrać na ulicę, bo musi jechać na trening. Nie, to dziecko zostawiamy w klubie, ale co oni robią? No ja mam podpisaną umowę partnerskie z tymi klubami. Co to oznacza, tak? Na przykład Legia to też podobny jakiś taki model ma, chociaż bardziej skomercjalizowany.
ale AZ ma podpisaną umowę z różnymi klubami i oni wysyłają swoich trenerów profesjonalnych, żeby edukować trenerów na miejscu. Bo zidentyfikowali, że dany klub w ich rejonie jest na tyle dobry, wygląda profesjonalnie i widzimy kilka talentów, więc będziemy tam wysyłać naszych trenerów i nasi trenerzy U8 trzy razy, powiedzmy, w miesiącu, tam jest chyba 5 razy w miesiącu, prowadzą trening razem z trenerem, który jest w danym klubie dla, powiedzmy, grupy U8. I tak jednak mają wpływ na to, jak klub szkoli, ale jednak nie zabierają dziecko swojego comfort zone'u. Okej, okay. I to się wydaje sensowne, ale tak, to, tak jak mówisz, Legia ma chyba taki system klubów partnerskich. Kluby, które, szczególnie te największe akademie, z tego co słyszałem, boją się odpuścić tego scoutingu, bo tam napędzają się nawzajem, po prostu bojąc się, że jeżeli my tego chłopca nie zgarniemy, to ktoś nam zgarnie go wcześniej. Podobno dochodziło do takich sytuacji, że jeżeli już masz mieć, powiedzmy, drużynę U7 w takim Feyenoordzie, no to skądś tych chłopców musisz wziąć, więc na dobrą sprawę to już zaczynasz wysyłać skautów na mecze 5- i 6-latków, tak, żeby na start drużyny U7 mieć już dobrą pakę. A ty byś wysłał własnego syna, jak ma 7 lat, 30 km na trening do profesjonalnego klubu, jak ma swoich kolegów z klasy, które grają w klubie u siebie? Nie wiem. Wiesz co, no, elementem tego podcastu jest też edukacja rodziców. Myślę, że są rodzice, którzy są jakimiś mega kibicami i wpatrzeni w brand, nie wiem, Legia, ale... Feyenoord, Ajax, mogą się na to pokusić. Moim zdaniem jest tak, to oczywiście. Ale to sensu. Rodzic myśli o sobie, nie myśli o dziecku. Dużo Dokładnie. Rodziców myśli o sobie, bo sami nie mogli grać w piłkę albo nie potrafili, nie mieli tych warunków, bo jednak w Polsce piłka nie jest tania, tak? Bo ja widzę też kółki profesjonalne różnych klubów. Ja, to dla mnie nie są profesjonalne kluby, po prostu możemy jutro Kamil zainwestować razem jakieś pieniądze, 100 tysięcy euro i my będziemy mieli akademię swoją pod szyldem jakiegoś profesjonalnego klubu. To jest do załatwienia w parę tygodni. I my będziemy robić model biznesowy i my będziemy na tym zarabiać. I nasza strategia, nasza misja będzie, że Kamil, my sobie będziemy zarabiać na to, że tu będzie FC Twente Akademia. Mhm. I to jest punkt wyjścia, strategia, wizja, która jest najważniejsza. I to też rodzice tak mówią, tak? No bo ostatnio też rodzic jakiś do mnie zadzwonił, że jego syn w piłkę tak dalej, 9 lat i by chciał do Holandii. A mówię, a pan mieszka w Holandii? Nie, mieszkam w Sopocie. Mówię, no to niech pan mieszka w Sopocie, ja mogę wysłać panu tutaj kontakt do trenerów w Gdańsku, pan zapisze trener, ale jak pan chce do Holandii, to pan nie chce gdzieś zadzwonić, przepraszam, no bo to jest dla mnie patologia. Czytałem chyba w wywiadzie z tobą na Weszło, to chyba podawałeś przykład Escoli, że kiedy Escola się pojawiła, to tam było szaleństwo, bo wszyscy rodzice chcieli mieć dziecko w Barcelonie, w Warszawie, w okolicy. To jest do dzisiaj, chociaż pan prezes ma bardzo fajne podejście, trochę poczytałem ostatnio, jednak dobrą robotę robi. Tak, tak. Bo to czy też trzeba dodać, że postawić klub w Polsce bez dużych sponsorów i robić jednak wyniki sportowe też, bo też w tych grupach starszych mówię, no to jednak trzeba mu powiedzieć, że dobrą robotę robię i to trzeba przyznać. No ale to takich akademii nie ma w Holandii, tak? Na przykład takich pseudo akademii, bo w Gdańsku też kilka ich było, nie wiem, były jakieś Juventus, jakieś różne, ja nie wiem, czy to dzisiaj są. Jest Akademia Feyenoordu, która jest w Trójmieście, gdzie ja nie słyszę dobrych opinii. No bo akademia, która wysyła po całym Trójmieście zaproszenie do Feyenoordu, a klub sam nawet o tym nie wie, to dla mnie jest po prostu biznes, a nie klub. A powiedz mi, ty grałeś trochę w piłkę, dorastałeś w środowisku piłkarskim i być może z perspektywy czasu, teraz sam jesteś tatą, ale może dostrzegasz z perspektywy czasu dobre rzeczy dla twojego rozwoju jako piłkarz, powiedzmy jako piłkarz, które dał ci dorastanie w takim środowisku z twoim tatą, który był mocno zakorzeniony w piłce nożnej, a może jakieś rzeczy, które z perspektywy czasu widzisz, że jednak były złe? Coś ci takiego przychodzi do głowy? No, ja nie byłem jakimś wybitnym piłkarzem, bo byłem jako dziecko bardzo otyły przez jakiś okres, ale grałem. Co jest najlepsze?
do dzisiaj, jak ja chodziłem do żłobka i do przedszkola w Holandii, to do dzisiaj to jest moja grupa kolegów. Na co dzień mamy kontakt na WhatsAppie, kilka razy do roku się spotykamy. No oni częściej, ale ja jak przelatuję, to się spotykamy i jeździmy na wakacje, na jakieś mecze. I to są moi koledzy z przedszkola, z wioski i koledzy, którzy ze mną grali w piłkę. Więc my się widzieliśmy i w szkole, i bawiliśmy się na treningach. I do dzisiaj są to moi przyjaciele, których ja się z nimi znam 32 lata, tak? Więc to klub, i nie mówię tylko piłki nożnej, ale w Holandii klub sportowy to jest sercem miasta, tak? Bo jak ja jestem w Holandii, to idę do klubu na kawę albo na piwo w czwartek wieczorem, bo pierwsza drużyna gra i tam jeszcze kilka moich, no już nie, bo tam wszyscy już tam mają 34-5 lat, to już tam już tak za bardzo nie grają w tej, to już w trzecia liga i bardziej trzeci w Holandii, przerwa po przerwie, tak piją bardziej po szatni, ale to jest miejsce spotkania u mnie w wiosce, tak? Tam jest kantyna, tam zjesz obiad, tam napijesz się kawy, tam obejrzysz Ligę Mistrzów. Ja po prostu, no ja miałem możliwości, bo moim trenerem był Tomek Iwan, moim trenerem był Jurek Dudek, był Tomek Rząca, bo oni pomagali u nas w wiosce. George Boateng, który później grał w Premier League, Henke Larsson, bo po prostu przyjeżdżali do nas do wioski prowadzić, po prostu Tomek Iwan się znał dobrze z Henke i oni po prostu przychodzili mojej drużynie i innych drużyn po prostu dać lekcje, tak? Ja bardzo dużo trenerów, treningów dostawałem od mojego, powiedzmy, wujka Świętej Pamięci Włodka Smolarka, więc był tam poziom sportowy, ale nie, to dla mnie to był najlepszy okres, bo po prostu i to jest zdrowie i rozwój i najważniejsze też się uczysz dużo rzeczy, międzyludzkich kontaktów, rywalizacji. Wiesz co, zastanawiam się, jak by to w ogóle można było zrobić twoim zdaniem? Czy jest to możliwe? Bo tak jak słuchać tego, co opowiadasz, to super sprawa, nie? Że to właśnie klub jest tym takim centrum życia i ja cały czas myślę o tym, jakby to można było zrobić tutaj u mnie, w małej miejscowości. Ile ludzi mieszka? Koło 10-15 tysięcy. Okej. Okay. No i no to w Holandii to byś już to w Holandii byś już miał 3-4 takie kluby amatorskie. No 2-3 na pewno. Tak. To pytanie to mnie męczy już 12 lat, a mojemu ojcu już męczy 40 lat. I nie jesteśmy w stanie wejść do wniosku. Kurczę, nie chciałbym za bardzo o polityki rozmawiać, chociaż pozwolę sobie na to, Kamil, bo nie Jasne. Będę tu mówił, kogo wybieramy, ale ja ostatnio miałem możliwość brania udziału w zajęciach od dobrego profesora z marketingu, bardziej, zwłaszcza piłki nożnej, Simon Chetwick, profesor Simon Chetwick z Anglii. I on opowiadał, tak, co bardziej napędza, sport polityką czy politykę sport? I on tłumaczył na zajęciach właśnie rola w Azji, rola polityki w sporcie. Zobacz, prezydent Chin sobie postanowił, że chce być kiedyś największym krajem piłkarskim i robi wszystko w tym kierunku. I Chińczycy kupują kluby na potęgę, Saudi Arabia to samo. I tutaj też jest w Polsce, jednak niestety jest tu rola też polityki, tak? Bo polityka, no jednak to jest dla mnie to jest powiązanie mentalności polityki. Jak ja widzę dzisiaj w tych wiadomościach, co się dzieje, bo ktoś jest za PiS, ktoś jest za PO, ktoś nie jest PiS, PO i się kłócimy, to jest mentalność, tak? I tutaj jest bardzo ważna rzecz, że moim zdaniem ty chcesz taki klub mieć. Kilka razy jak u ciebie słyszałem, goście też o tym chcieliby, żeby tak było w Polsce i moim zdaniem dążymy do tego, tylko to krok po kroku, tak? AZ w 2009 postanowił, że w 11 lat chcą zrobić cel. Legia buduje teraz akademię jeszcze nieoddane, no niech Legia też poczeka 10 lat, 15. Nie możemy za 3 lata powiedzieć, no Mioduski wybudował wielką akademię, a gdzie teraz? Czemu nie gra w Lidze Mistrzów? Bo tak będzie w Polsce i możesz to kiedyś jeszcze odsłuchać, że ci to powiedziałem, bo tak jest w Polsce właśnie. Za szybko chcemy coś osiągnąć. Okej. Okay. Ale moim zdaniem to jest mentalności.
I pamiętam kiedyś na klatce, jak mieszkałem na Żoliborzu, to ci dzień dobry ludzie nie mówili. Ja wchodziłem do tramwaju, mówiłem do ludziom dzień dobry, to pomyśleli, że to jakiś wariat wchodzi do tramwaju. No tak. To jest mentalność. To są takie rzeczy, które jednak mają na takie rzeczy wpływ. No, trochę mnie zasmuciłeś, bo myślałem, że może jakimś prostym patentem się uda, ale ty myślisz, ale jakby, i tata myśli. Jakby był, Kamil, jakby był prosty patent, to byśmy to mieli. Chociaż ja jednak, wiesz, nie chcę być tu pesymistyczny, bo mamy tyle pięknych szkółek w Polsce, jak widzę ile tych dzieciaków się zapisuje i ile trenerów się szkoli i wyjeżdżają, bo jednak teraz, no kiedyś nie było takiej możliwości, tak? Jak ja słyszę mojego ojca, jak za komuny się wyjeżdżało, a polskich trenerów chcieli coś osiągnąć, albo piłkarze, no to nie było możliwe, tak? To trzeba było kogoś przekupić za 10 dresów Feyenoordu, żeby puścili go, tak? A teraz wsiadasz w Wizer, idziesz i masz dostęp, online masz dostęp do wiedzy, więc to się zmieni. No, kończymy pozytywnym akcentem. Jeszcze jakbyś mógł na podstawie swojego doświadczenia, na podstawie tego wszystkiego, co wyniosłeś z tej holenderskiej kultury, trzy jakieś proste rady dla rodziców małych piłkarzy, małych chłopców, którzy bawią się w piłkę, jakie miałbyś przekazać i o czym mieliby ci ludzie przede wszystkim pamiętać? Masz jakiś pomysł? No tak, po pierwsze dziecko niech sam wybiera. Ja teraz w weekend miałem z mamą mojego syna też dyskusję, co robimy z młodym, gdzie go zapisujemy. Ja mówię, no nie wiem, może na kurs fryzjerski, czy ja mówię, dla mnie najbardziej sport rozwojowy, najzdrowszy i najlepszy dla rozwoju dziecka, co ja słyszałem od różnych wybitnych ludzi, którzy się na tym znają, to jest hokej na lodzie. Ale oczywiście w młodym wieku zapisujesz na piłkę i niech się bawi. I tu żadne presji z rodziców, tak, ze strony rodziców. I dlatego jak byłem na Akademii Manchesteru City, jak otworzyli Akademię, byłem tam na turze, to mi dyrektor Akademii opowiadał, że rodzice mają zakaz wstępu, przy boiskach nie ma żadnych rodziców. No way. Oni mają pokój, gdzie mogą sobie jeść te sushi, te swoje drogie dania, bo to tam tak jednak jest na bogato. I mają tam różne telewizory i na telewizorze oglądają trening. Dzieci niech się bawią i niech się... Tutaj element najbardziej najważniejszy jest zabawa. I dziecko można w młodym wieku już, w Holandii już teraz 3-latków już wpuszczają do klubów piłkarskich, ale najważniejsze jest fun. Fun, fun, fun i fun. To jest najważniejsze i zabawa. A jak pchanie dziecka do profesjonalnej w piłki, zobacz ile jest zmarnowanych talentów i pseudotalentów w Polsce, no to jest przykre. Po drugie, zawsze stawiać naukę nad piłką nożną albo innym sportem, bo życie jest dziwne. Koronawirus to pokazuje, a jednak papier więcej daje niż dwie średnie lewe stopy, tak? Mhm. Tak ja mam zdanie. W Holandii widzimy też, dzieci odchodzą od piłki. W Holandii największy spadek jest w grupach U13, U15, tak? Prawie do 10%. Dlaczego? Pytanie, Kamil, do ciebie. Dlaczego jest największy spadek zapisanych piłkarzy amatorskich w tym wieku? Myślę, że po pierwsze zwiększa liczba treningów, w związku z czym przestaje być to dla nich frajdą, trenowanie tak długo. Poza tym, nie wiem, może jakoś realnie oceniają swoje możliwości, czują, że nie będą piłkarzami ich marzenia. No nie, ja też nie po prostu. No. Nie ja wiem. Czytałem to i też... Ktoś mi powiedział ze Związku Holenderskiej Piłki Nożnej, że to jednak tutaj dziecko już sam może decydować. Bo 13-14-latek powie, że nie, tata, nie chcę grać, nie idę. Mhm. 9-latka, 10-latka zmusisz, tak? Więc to też ponoć jest element. I tak jak mówisz, to jest właśnie ta grupa, gdzie wchodzi komórka, PlayStation, skuterek powiedzmy. Więc to też jest... I też ryzyko, że rodzice pchają. Więc no tak. Co można dać radom rodzicom, żeby to był element i żeby nie myśleć od młodego wieku, że to będzie nowy Lewandowski, bo jednak w Polsce pchamy za bardzo od razu do profesjonalnej piłki i to jest największy problem polskiej piłki nożnej. To nie są finanse, to nie są stadiony, to nie są ludzie, którzy zarządzają, bo coraz bardziej więcej mamy bardzo dobrych ludzi w polskiej piłce, którzy są po różnych dyplomach i MBA-ach, nawet w Liverpoolu powiedzmy, ale to jest brak amatorskiej piłki. W Polsce trzeci ligowy klub już chce być profesjonalny i już dzieci w wieku 17 lat już by chcieli mieć umowę. Taki piłkarz w Holandii to by
nigdy by nie został piłkarzem profesjonalnym. Więc brak amatorskiej piłki nożnej to jest największy problem właśnie moim zdaniem polskiej piłki. Okej, super. Jan, bardzo Ci dziękuję. Bardzo dużo tutaj ciekawych myśli przemyciłeś i myślę, że nie wyczerpaliśmy tematu. Ja pewnie jeszcze za jakiś czas się do Ciebie odezwę. Mam nadzieję, że dogramy powtórkę. Zobaczymy za te 3 lata, jak Legii nie będzie szło w Lidze Mistrzów, to pogadamy znowu i się zapytam, czy znasz kogoś, kto mówił, że za 3 lata Legia nie wejdzie. To powiesz, tak, to ja. Tak może mówię. Jak zagrają w półfinał, to nie odbiorę telefonu od ciebie, ale nie, to trzeba, akademia, to trzeba 10-15 lat poczekać i owszem, wcześniej, wiesz, bo też dziecko nie wyszkolisz w 3 lat, tak, więc tutaj jasne. Musimy mieć cierpliwi, mamy wszystkie warunki w Polsce, więc tylko zmiana mentalności, spokój i zabawa, frajda dla dzieci, wszystko będzie dobrze, bo na to Polsce stać i to widać w innych sportach. Słuchaj, bo tu masz tą mega wiedzę na temat Holandii. Jeśli chciałem zapytać, bo być może słuchają nas też jacyś trenerzy, którzy chcieliby się czegoś więcej dowiedzieć. Czy ja będę mógł Cię prosić albo o jakieś linki, albo o coś, co będę mógł przekazać dalej trenerom, żeby sobie, albo źródła, gdzie mogą takich rzeczy szukać. Bo myślę, że ta wiedza, którą masz, jest warta tego, żeby się nią dzielić. Mam nadzieję, że się z niektórymi podzielisz za darmo, jak w tym podcaście. No ja dla trenerów to ja nigdy nic nie robię, nie za darmo, więc bardzo chętnie pomogę. Jak ktoś ma dobre nastawienie, to też kiedyś to wróci, tak? Więc tutaj to nie po to, bo też ludzie wysyłają za pieniądze, tak? Niech fajnie, od kiedyś chciał brać pieniądze od nas, żeby trenery byli, to powiedziałem to dziękuję, teraz się zmieniło. Ja sprawdzę, co ja mam w angielskim języku, bo to dużo niestety jest też niderlandzko, tak, języczne wszystkie dokumenty i aplikacja, które Holenderski Związek Piłki Nożnej ma niestety tylko obecnie jest w języku holenderskim, ale sprawdzę i to będziemy w kontakcie, Kamil, i bardzo chętnie słuchaczom się wtedy podzielę i gdzieś to pod linkach wrzucimy różne materiały. Super, to był 7 odcinek podcastu Tato Trampkarza. Jan, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, cześć. Do usłyszenia.